kwintesencją dzisiejszych obchodów jest to, co za chwilę usłyszymy w siedzibie OSP Golina, który jak gdyby głównym organizatorem jest Dom Kultury, przy oczywiście mojej pomocy. Zdrowie najważniejsze, ale również to, żeby zawsze pozostawały sobą. Żeby ta kobiecość przenoszona była nie tylko na swoje dzieci, ale również, żeby potrafiły docenić swoje matki, swoje babcie, a również dzieci, żeby szacunek okazywały swoim rodzicom. To jest najważniejsze. Tradycyjnie Dom Kultury włącza się w obchody Święta Dnia Kobiet, które przypada 8 marca, a my zorganizowaliśmy 11 marca święto dla pań mieszkanek gminy Golina. Cieszymy się, że tak piękne, ciepłe popołudnio przybyło dużo pań, a również panów do Domu Kultury w Golinie, by wysłuchać koncertu muzyki włoskiej w wykonaniu Tomasa Grotto. Podczas koncertu usłyszeli wiele utworów znanych właśnie włoskich, m.in. Acapulco. Tomas Grotto to jest wokalista, solista, który mieszka w Poznaniu od 2004 roku. Koncertuje w Polsce, ale i także w Europie. Jest m.in. laureatem drugiej edycji programu X-Factor. Po raz pierwszy w tym roku mamy stoisko z wyrobów z drewna, artesania, którzy właśnie produkują różnego rodzaju świeczniki, deski, obrazy drewniane, które cieszą się naprawdę coraz większą popularnością. Ponadto stoisko z kosmetykami znanej firmy. Le mani sapati tre